witam serdecznie, korzystając z okazji, że tak jak widzisz za mną, mamy rozwiniętą żyłkę, także przymierzamy się do skracania tu i szmaragd. Zawsze pokazywałem brabanda, teraz dla odmiany zrobimy szmaragd. Jest go trudniej troszkę wyformować, jeżeli chodzi o cięcie z góry, z tego względu, że jakoś mają inaczej ułożone te igliwie i jest po prostu większy problem, żeby to ładnie równo uciąć. Porównamy sobie tak na szybko trzy nożyce do żywopłotu, a mianowicie tanią huskwarnę profesjonalną i takiego typowego Chińczyka ze sklepu ogrodniczego. Ja go nie będę odpalał, bo ponoć jest problem, także po odpaleniu dopiero wezmę do rąk i będziemy to ciąć. Żeby czasem coś nie urwać, żeby nie było na mnie. Także zaraz zabieramy się za działanie. Także zabieramy się za cięcie, bo na razie to tylko ujebał mi bąk. Jeszcze w ramach wstępu, tak jak możesz zauważyć, najłatwiejszym i najszybszym sposobem równego przycięcia jest rozwinięcie żyłki, tak jak w tym przypadku. Dwa kije teleskopowe do malowania z marketu. Do tego możemy sobie wbić już na stałe kawałek rurki, taki jak do wody. Zostawiamy ją tutaj w ziemi i mamy sprawę załatwioną. Dużo taniej, dużo szybciej niż w przypadku takich oto statywów, choć ten mi się akurat przyda do nagrania cięcia z góry. No i na pierwszy rzut idzie najtańszy model, suskwarny, bateryjny. Krzewy nie były cięte 2 lata, tak jak widzisz, będą kawałki dość grube. Stajemy sobie tak, żeby nam było wygodnie. Ustawiamy jakieś 5 cm powyżej żyłki, urządzenie oczywiście w poziomie. No i tniemy. Kawałki jak mały palec u ręki nawet. Nie, myślałem, że będzie gorzej. No i ku mojemu zaskoczeniu ta najtańsza huskwarna nawet sobie poradziła. Co prawda, jeżeli mamy 2-3 krzewy, to możemy sobie takie urządzenie kupić, ale jeżeli masz duże szpalery, proponuję kupić coś mocniejszego. No tutaj już mi się rączka poluzowała w tamtym roku i cała popękała. 130 zł, urządzenie 700, także sobie można łatwo przekalkulować. Jeżeli chodzi jeszcze o cięcie, nie musimy się spieszyć, nie musimy tego robić wczesną wiosną, luty, marzec. Możemy śmiało zacząć w maju. Szmaragd rzuca gdzieś w połowie maja, także spokojnie możemy w maju zacząć. Oczywiście nie robimy tego na największych upałach, tak jak mieliśmy tego roku, gdzie w czerwcu było 38 stopni. Bo tu staniemy udaru, krzewą się prawdopodobnie nic nie stanie, a my wylądujemy na sorze. No jeden krzak za nami, zrobimy jeszcze 2 i spadam. Zresztą nie sobie robi właściciel. No i teraz wjedziemy z modelem, powiedzmy, profesjonalnym, model 536. To teraz zmienili te otaczenia, także będzie się nazywał inaczej. Zobaczymy, jak sobie poradzi to urządzenie. Najlepiej wszystko przerzucić do sąsiada. Akurat dobrze się złożyło, że w przypadku tej pierwszej tui mieliśmy tylko jedną grubą gałąź, no tutaj jest 15, także udało się temu tańszemu modelowi. Zakładałem, poszło elegancko. No i tak to wygląda z góry. Tutaj mamy dużo więcej takich grubych gałęzi, dlatego też było troszkę trudniej przyciąć.
Dużym plusem urządzeń bateryjnych jest to, że nie musimy używać ochronników słuchu. Są naprawdę urządzenia bardzo ciche. No, w przypadku spalinowych ochroniki słuchu musimy już założyć, bo szkoda bębenków. Teraz jedziemy z tym tanim Chińczykiem. Mam nadzieję, że tutaj będą najgłupsze gałęzie, tak żeby te nożyce dostały w cile. Dobra, tyle z cięcia, bo jeszcze straż przyjedzie, że coś się pali. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, to muszę przyznać, że się nawet radzi. Co prawda, kopci niemiłosiernie. Mieszanka pewnie jest 1 do 25. W przypadku husowarny mielibyśmy 1 do 50. Dobrze, bo akurat dostraszają bąki i komary. Ale ogólnie sprzęt nie jest zły. Co prawda, może problem z zapaleniem, trzeba się troszkę osiepać, ale jak już zapalą, to chodzą fajnie. Tak więc, jeżeli masz zamiar kupić, pospiesz się z tego względu, że wprowadzają te normy spalin, tak jak w przypadku kosiarek na wycie, że już nie są dostępne. Także podejrzewam, że te nożyce też niedługo już nie będą dostępne, bo nie będą spełniać norm spalin europejskich. Także będzie tylko pewnie elektryka, ewentualnie baterie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o porównanie. Wszystkie te modele się sprawdziły. Co prawda, te najtańsze husowarny troszkę za liche. Te spalinówki bardzo fajnie wypadły, także ja zabieram się do domu. Niech sobie brat kończy resztę. Pozdrawiam i do następnego.